Nie tylko rząd i medycy apelują, by w walce z trwającą pandemią COVID-19 respektować zasady sanitarne przeciwdziałające rozszerzaniu się choroby oraz stosować szczepienia chroniące przed ciężkim zachorowaniem na SARS-CoV-2. Kolejny raz z apelem do mieszkańców miasta zwrócił się prezydent Suwałk. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Suwałk, cały czas borykamy się z problemem pandemii. Liczba zachorowań, która jest w naszym kraju, ale również tutaj lokalnie w Suwałkach, jest coraz większa, a wobec tego proszę, apeluję, żebyśmy dbali o własne zdrowie, o zdrowie najbliższych. Również funkcjonujemy w określonej przestrzeni, w zakładach pracy. Wiemy, że wyłączenie z funkcjonowania instytucji i firm może spowodować negatywne skutki dla nas wszystkich. Dlatego też apeluję o to, żebyśmy szczepili się. Póki co szczepienia nie przyjęła wystarczająca liczba osób, by mówić o zbiorowej odporności. W mieście w pełni zaszczepionych jest zaledwie 28 tysięcy osób. To około 44% mieszkańców. Jeszcze słabiej wygląda wyszczepienie w powiecie ziemskim. Tutaj preparat uodparniający przyjęło niespełna 4400 osób. Myślę, że w ten sposób mamy największy wpływ na to, żeby jeżeli już zachorujemy, bo szczepionka nie chroni od tej choroby COVID-19, ale wtedy przechodzimy łagodniej chorobę i wtedy nie narażamy się na utratę życia, a wiemy, że pod respiratorami w Suwałkach nadal przebywa kilkanaście osób i informacja sprzed kilku dni, takich osób było 14. A naprawdę większość tych osób niestety, ale nie wychodzi obronną ręką i nie umiera. Nie ma dnia, żeby w Suwałkach ktoś na COVID nie umarł. Dlatego też proszę, apeluję jeszcze raz, skorzystajmy z bezpłatnych szczepień. Dzisiaj nie ma kolejek, nie ma tutaj problemów po to, żeby właśnie chronić swoich bliskich, a przede wszystkim własne zdrowie, własne życie.